Chmiel pod wyrób piwa powinien być uprawiany z żeńskich szyszek. Należy wybrać dla niego możliwie słoneczne stanowisko od południowej strony ogrodu. Konieczne będzie też regularne zasilanie gleby kompostem i dbanie o żyzność. Alternatywą dla kompostu jest nawóz o zrównoważonym składzie. Na początku lata powinno się nawozić rośliny raz w tygodniu, aż do momentu kwitnienia. W tym okresie, przy suchej i gorącej pogodzie, należy podlewać uprawę codziennie. Gdy pędy osiągną długość 8 metrów, niezbędne jest przeprowadzenie radykalnego cięcia. Zbiory przeprowadza się w okresie od końca sierpnia do połowy września. Szyszki chmielowe dokładnie suszymy i przechowujemy w ciemnym miejscu dla zachowania aromatu. Chmiel można rozmnożyć z sadzonek pędowych. Do użytku nadają się żeńskie szyszki bez nasion.